Drogie dzieci, witam Was serdecznie. Rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne w tak wyjątkowych okolicznościach, bo ja po raz pierwszy mam okazję prowadzić rekolekcje dla dzieci przez internet. Już nie mówiąc o tym, że wykorzystując całkiem nie za duże moje możliwości, jeżeli chodzi o rysunki i o to, co z nich wychodzi. Serdecznie Was zapraszam do tego, abyśmy razem przeżyli ten czas rekolekcji, który nosi tytuł Rybacy Boga. Na pewno pamiętacie, drogie dzieci, że niektórzy z apostołów byli rybakami. I kiedy byli powoływani, to Pan Jezus im powiedział, że będą rybakami ludzi. Będą tymi uczniami Pana Jezusa, którzy żyjąc i pamiętając o swoim nauczycielu, będą pomagali innym wierzyć w Pana Boga. I taki jest sens naszych rekolekcji i dlatego dobrze wiemy, że rybak, żeby mógł być rybakiem, potrzebuje łodzi. I narysujemy naszą łódź tak, żeby ona mogła być takim dla nas przypomnieniem, że jesteśmy rybakami Boga, który chce, abyśmy pomagali innym razem z Nim żyć, o Nim pamiętać i przynosić jak najlepsze owoce. To jest taka nasza łódź. Oczywiście, można ją jeszcze troszeczkę pokolorować, na przykład zaczynając troszeczkę na brązowo, bo przeważnie łodzie są z drewna, a drewno ma taki właśnie kolor. Ja rozpocznę tylko troszeczkę na brązowo, wy możecie sobie to jeszcze dodać. Ale skoro łódź jest takim symbolem naszego życia i tego wszystkiego, co Pan Bóg chce, żebyśmy przez nasze życie zrobili, to dzisiaj, w tym pierwszym dniu, zastanowimy się nad tym, na czym polega nasza wiara. To jest temat naszego dzisiejszego rekolekcyjnego zadania. Wiara. Ja napiszę, żeby było Wam wygodniej o tym pamiętać. Nawet najmłodsi, jeszcze przedszkolaki, przecież też już potrafią literki pisać, już nie mówiąc oczywiście o starszych dzieciach. Wiara. Co jest symbolem wiary? Zastanówcie się przez chwilę. Kiedy przyznajemy się i zaczynamy modlitwę, co czynimy? Czynimy znak krzyża. I to jest symbol wiary. Znak krzyża. Znamy różne krzyże, w różnych miejscach one się znajdują, ale o kim one nam przypominają? Przypominają nam o Panu Jezusie. O tym, który jest Synem Boga, który narodził się z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem i przyszedł dla naszego zbawienia. Kiedy są święta wielkanocne i kiedy jesteśmy w naszych kościołach, mam nadzieję, że również i w tym roku też będziemy mogli w okresie wielkanocnym pojawić się w tych kościołach, to co tam widzimy? Widzimy postać Pana Jezusa, który jest jako Chrystus zmartwychwstały. Możemy tutaj dać mu aureolę. Najlepiej na żółto ją pokazujemy przecież. Zmartwychwstałego Pana Jezusa, który przyszedł, aby nas zbawić, abyśmy mogli żyć z Panem Bogiem. Ja tak pobieżnie ten żółty kolor tutaj namalowałem. Wy możecie sobie go bardzo dobrze i bardzo wygodnie i dokładnie pomalować, ale wiemy i pamiętamy, że ta postać Pana Jezusa, który jest w naszych kościołach, ma chorągiew. Chorągiew zbawienia, która jest trzymana przez Pana Jezusa. Ja specjalnie najpierw rozpocząłem tą chorągiew, aby potem domalować to drzewo, które Pan Jezus trzyma i na tej chorągwi przeważnie jest też krzyż, a chorągiew
jest zawsze koloru czerwonego. Bardzo ładnie to możemy pomalować i zapraszam bardzo serdecznie do tego. I przypomnieliśmy sobie, że symbolem wiary jest krzyż. Krzyż, który przypomina nam o Panu Jezusie. O Panu Jezusie, który umarł na nim dla naszego zbawienia. Który zmartwychwstał. A więc dał nam życie razem z Panem Bogiem. A co jest znakiem tego naszego życia z Panem Bogiem? W jaki sposób to potrafimy wyrazić? Zastanówmy się chwilę. Pamiętacie? Może w waszych kościołach, może w waszych domach macie na przykład lampę. Lampa, która jest wypełniona oliwą. Lampa, która kiedy się ją zapali, daje piękny płomień, jest jasno, możemy się nie zgubić. Oczywiście ona ma taki knotek, który, żeby on się mógł palić, po pierwsze w środku musi być oliwa, ale musi też zostać zapalona. Dobrze wiemy, że nam może łatwiej sobie przypomnieć, że symbolem naszej wiary i naszego życia z Panem Bogiem nie jest lampa, tylko co jest? Jest świeczka. Jest świeca. Każdy z nas przy sakramencie chrztu otrzymał taką świecę. Zróbmy sobie ją taką troszeczkę, również z takim knotkiem. Świece, jaki mają kolor? Są takie żółte, albo może takie bardziej pomarańczowe. Możemy też sobie je dokładnie pomalować. Oczywiście, na przykład tą lampkę możemy też pomalować na taki delikatnie brązowy, pomarańczowy kolor, ale to sobie w domu spokojnie pomalujecie. I teraz to, że Pan Bóg dał nam życie, to, że my możemy to życie przyjąć, to jest właśnie taki znak i symbol tej lampki i tej świecy. Ale żeby rzeczywiście ona mogła pięknie pokazać, że ona żyje, że przyjęła to Boże życie, to musi zapłonąć. Musi mieć płomyk, który rzeczywiście będzie na nim po to, aby pokazać, że żyjemy z Panem Bogiem, że chcemy o Nim pamiętać, że rzeczywiście Pan Bóg jest dla nas kimś niesamowicie ważnym i bardzo bliskim. Powiedzieliśmy sobie o wierze, o tym, że otrzymaliśmy ten wielki dar Pana Boga, który można, Jego życia, który można porównać do płomienia, płomienia świecy, płomienia lampy. I żeby sobie to jeszcze lepiej przypomnieć, albo może zwrócić uwagę na to, że musimy dbać właśnie o to, aby ten płomień naszej wiary ciągle był w nas mocny i żeby płonął, bo przecież może zgasnąć, kiedy zapomnimy, kiedy będziemy niegrzeczni, kiedy będziemy niedobrzy, to warto przypomnieć sobie i przecież z waszymi rodzicami to przeżywacie, z waszymi kolegami i koleżankami, chodzicie na przykład przecież do kościoła. Teraz, przy tych chorobach, które nas otaczają, mamy trudność, żeby pójść do kościoła, ale wierzę, że już niedługo będziemy mogli pójść spokojnie, aby przeżyć nasze spotkanie z Panem Bogiem. Ja tutaj narysowałem tylko taki symboliczny kościółek. Oczywiście każdy z was może narysować swój własny kościół. Tutaj zaznaczyłem, że ten kościół ma oczywiście drzwi. Oczywiście nasze kościoły mogą mieć różne kolory, jeżeli chodzi o ściany. Tutaj narysowałem okno, w którym może być witraż, ale to jest przecież też takie przypomnienie. Kościół, w którym przyjmujemy sakramenty, kościół, w którym się modlimy. I skoro modlitwa, to właśnie sobie przypominamy, że takim znakiem naszej modlitwy są chociażby nasze ręce złożone do modlitwy. Ja nie potrafię tak ładnie namalować, jak widzieliście to na czołówce tych naszych rekolekcji, takich złożonych dłoni. Ale myślę, że te dłonie też są takim znakiem i potwierdzeniem, że warto pamiętać o Panu Bogu, warto się modlić do Niego, warto razem z Nim żyć. W kilku słowach i w tych kilku obrazkach żeśmy przypomnieli sobie wartość naszej wiary. I wróćmy do naszego głównego obrazka i głównego rysunku, który będzie nam towarzyszył przez całe rekolekcje. Narysowaliśmy na początku
kadłub łodzi naszego życia. Co może być takim symbolem wiary w tej łodzi? Co sprawia, że ta łódź płynie, że ona się przemieszcza, że dzięki tej łodzi Boże dzieła się mogą dokonywać? Potrzebny jest napęd. Potrzebne jest coś, co sprawi, że ta łódź popłynie. Oczywiście teraz są nowoczesne łodzie, ale my narysujmy tą taką tradycyjną łódź, która ma maszt i która co ma? Ma żagle. Tutaj w naszej łodzi narysujemy takie dwa żagle. To będzie pierwszy, ten taki z przodu. Można powiedzieć, że to jest ten żagiel, który do czasu tych rekolekcji już mamy na naszej łodzi. Ale możemy postawić drugi żagiel, który sprawi, że my jeszcze lepiej będziemy chcieli przeżywać naszą wiarę, jeszcze bardziej się starać, jeszcze lepiej pokazywać naszym życiem, że żyjemy z Panem Bogiem. Narysowałem takie dwa żagle. Możemy je sobie pięknie pokolorować, dając innym znak, że rzeczywiście w naszym życiu jesteśmy tymi, którzy wierzą w Pana Boga i razem z Nim chcą przeżywać to, co dzisiaj Pan Bóg nam daje. Drogie dzieci, kończy się pierwszy dzień naszych rekolekcji, w których zastanawiamy się, co to znaczy, że jesteśmy rybakami Boga. Pamiętamy, że rozważaliśmy dzisiaj tajemnicę wiary. Mam nadzieję, że wasze rysunki też będą was radowały, bo nawet ja się za bardzo nie wstydzę z tego, co narysowałem. Pamiętajmy, otrzymaliśmy wiarę. Dzięki niej to, co jest naszym życiem, niesie tyle dobra. Możemy w tak piękny sposób przypominać i ukazywać to, że żyjemy z Panem Bogiem, że On jest w naszym życiu. I tego wam życzę, aby dzisiaj poprzez te rysunki, ale może również i przez waszą modlitwę, którą przypominają te złożone rączki na naszych rysunkach, niech będzie dla nas wielka okazja, abyśmy pomodlili się, dziękując Panu Bogu za to, że jest i za to, że my z Nim jesteśmy.